Cześć! W dzisiejszym filmie podam Wam 10 powodów, dlaczego ludzie są biedni. Pierwszy powód to jest to, że ludzie boją się porażki i razem z tą porażką chodzi też o opinię innych osób. Jeżeli ktoś boi się, że na przykład jego biznes nie wypali, zanim w ogóle go otworzy, to pewne jest, że ta osoba się tego nie podejmie, dlatego że ten strach weźmie w łeb i nie będzie właśnie tej odwagi, żeby postawić pierwszy krok. A tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy coś odniesie sukces, czy nie. Dlatego cokolwiek zrobił wielkiego na świecie, nie wiedział, że to będzie wielkie, dopóki się takie stało. Dlatego strach przed porażką jest jedną z najważniejszych rzeczy, która nas ogranicza. Bo właśnie boimy się zmian, boimy się zmiany pracy, boimy się otworzyć biznesu, boimy się zainwestować w coś, boimy się opinii innych, boimy się, że nam się właśnie nie uda. Dlatego się boimy. Jeżeli zmienimy myślenie i zaczniemy myśleć o tym, że a co jeżeli się uda i jakie to byłoby super i tak przeprogramujemy swój umysł, żeby właśnie myśleć o dobrych rzeczach, o pozytywnych stronach tego, a nie o porażce, to będzie lepiej. I też trzeba powiedzieć o tym, że na błędach się człowiek uczy. I nie zawsze będzie tak, że zawsze nam się coś uda, ale każda porażka to będzie dla nas lekcja, z której coś wyniesiemy i będziemy mogli zrobić coś lepiej, inaczej, tak, żeby się udało. Drugi powód to branie rad od złych osób. Słuchajcie, jeżeli ktoś bierze rady od rodziców przykładowo, czy nie wiem, od przyjaciela, przyjaciółki, od kogokolwiek, jeżeli bierzemy radę od danej osoby, która nie osiągnęła tego, co my chcemy, albo co my chcemy spróbować, to ta osoba nigdy nas nie zrozumie, bo nie była w tym miejscu. I to nie jest tak, że oni chcą coś dla nas źle. Oczywiście część chce, bo część nie chce, żeby na przykład ich znajomy, czy ich bliska osoba, ktokolwiek, osiągnęła więcej niż oni, bo wtedy oni będą jakby w tyle i ich to będzie przytłaczać. Ale w większości przypadków jest tak, że te osoby po prostu nie mają kontekstu, nie mają wiedzy na ten temat, przez co też nie dadzą nam dobrej rady. To jest tak, jakbym ja się słuchał moich rodziców na temat tego, czy warto iść w e-commerce i działać w internecie, gdzie moi rodzice nie ogarniają internetu. No to jest głupie, bo jak oni mogą to wiedzieć? Ja mogę ich zapytać o coś, na czym się oni znają, ale nie na czymś, co się nie znają, więc dlatego warto jest słuchać ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces, zwłaszcza powiedzmy w branży, w której my chcemy, czy generalnie osiągnęli sukces w danej dziedzinie, w której my chcemy, bo wtedy to będą dobre rady, to będą lepsze rady niż od kogoś, kto się zupełnie na tym nie zna. Trzeci punkt to skupiają się na oszczędzaniu, a nie na zarabianiu. I tu od razu mówię, że sam fakt oszczędzania już i tak nas stawia w takim dużo lepszym świetle niż ktoś, kto w ogóle jakby tymi finansami się nie orientuje. Ale samo oszczędzanie nie doprowadzi do bogactwa. Dlatego, że jak możemy doprowadzić do bogactwa, na przykład zarabiając, nie wiem, powiedzmy 3000 miesięcznie i jesteśmy w stanie oszczędzać max 500 zł miesięcznie. I to jest w skali roku 6000. Oczywiście w skali na przykład 10-20 lat to może być jakaś tam fajna sumka, ale co do zasady, trzeba więcej zarabiać. To jest dużo ważniejsze niż oszczędzanie, dlatego że jesteśmy w stanie dużo więcej też oszczędzać. Dlatego nie można się skupiać tylko na oszczędzaniu, ale też trzeba się skupić na tym, jak więcej zarobić. Czwarty punkt, który też jest bardzo powszechny, jest to, że wiele osób myśli, że bogactwo to fart. Że komuś się to udało. Że po prostu, bo tak, bo to jest jednostkowa sytuacja, bo akurat, bo jemu akurat wyszło, ale ilu osobom nie wyszło. To też jest, tak samo jak ten pierwszy błąd, kwestia myślenia i kwestia tego, że trzeba to przeprogramować, że większość przypadków, znaczy oczywiście, jeżeli ktoś coś wymyślił, takiego super znakomitego, no to powiedzmy, że część jakby fart musiał w to też wejść, że tak się to życie potoczyło, no bo nie wszystko zależy tylko od nas. Ale w większości przypadków, jeżeli mówimy o takim normalnym bogactwie, ja nie mówię o byciu milionerem, multimilionerem, miliarderem, tylko chodzi mi o takim normalnym, ponadprzeciętnym życiu, to w większości przypadków to nie jest fart. Tylko to jest organizacja pracy, to są przemyślane decyzje, a nie, że to się po prostu udało. Tylko to się po prostu nie mogło nie udać w momencie, gdy ktoś tyle pracy w to poświęca, tyle w to wkłada i takie decyzje podejmuje. Więc trzeba zapomnieć o tym, że bogactwo to fart, bo tym fartem nie jest. Piąty punkt to nie inwestują. I tutaj wracamy do tego punktu z oszczędzaniem i z zarabianiem. Jeżeli ktoś tylko oszczędza, ale nie jest w stanie zainwestować tych pieniędzy, ja tu nie mówię o inwestowaniu, nie wiem, w akcje, w obligacje, cokolwiek, tylko
Inwestowanie może nawet w siebie. Kupowanie książek, chodzenie na szkolenia, jakieś studia podyplomowe, cokolwiek. Jest wiele sposobów, żeby inwestować w siebie, nie inwestując, czy jest wiele sposobów, żeby inwestować, nie inwestując właśnie w takie rzeczy, o których my myślimy, czyli jakieś duże rzeczy rzędu właśnie na przykład nieruchomości. Więc inwestowanie też jest bardzo ważne, żeby właśnie te oszczędzone pieniądze namnażać, bo jeżeli one będą leżeć tylko w banku, to nic się z nimi nie będzie działo i nie będą w obiegu i będą się po prostu marnowały. I tutaj zaraz dojdziemy do kolejnego punktu, o którym chciałbym powiedzieć, ale właśnie, trzeba inwestować, po prostu. Bo chodzi mi przykładowo, jeżeli taki iPhone kosztuje 5000 zł, to on nam nic nie da. W sensie to jest tylko urządzenie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie z niego korzystać, tak żeby zarobić, to będziemy na minus. I jest coś takiego jak ROI, czyli Return on Investment, czyli zwrot z inwestycji. I tu przykładowo, ROI iPhone'a dla przeciętnej osoby wynosi, kurwa, no jest na minusie, totalnie. Dla mnie już, gdzie ja telefonu używam do pracy, jest dużo wyższe. Tak samo, nie wiem, piłka do koszykówki dla mnie ma zero wartości. Dla, powiedzmy, Michaela Jordana miała w chuj wartości. Więc ROI pewnych rzeczy może być różne w zależności od skilli. Ale właśnie, jeżeli zamiast wydawać, powiedzmy, te 5000 na iPhone'a, wydalibyśmy tyle samo na szkolenia, kursy i książki, to bardzo możliwe, że pomnożylibyśmy te pieniądze. Nie wiemy tego, to nie jest pewne, to nie jest coś, że na bank się zwróci, bo nigdy tak nie jest, ale jest na pewno 20 razy większa szansa niż kupując telefon. Kolejny, szósty punkt to brak celu finansowego. I tutaj ma to związek ze wszystkim. Jeżeli nie mamy żadnego celu w tym, co robimy, to nie wiemy, dokąd zmierzamy. A jeżeli nie wiemy, dokąd zmierzamy, to nie możemy sobie tego zaplanować, nie możemy narzucić sobie tempa, nie możemy ocenić, czy nam dobrze idzie, czy nie idzie, i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie będzie nam to dawało satysfakcji. Bo jeżeli nie wiemy, dokąd zmierzamy, to co by się nie stało i czego byśmy nie osiągnęli, to nie będzie dla nas w żaden sposób sukces. Bo nie wyrzucimy żadnych osiągnięć. To jest tak jak z grami komputerowymi, że w momencie, gdy mamy, powiedzmy, achievementy, mamy właśnie te osiągnięcia, że na przykład tu mamy zbierz 20, powiedzmy, nie wiem, skrzynek, dostajesz jakiś tam achievement, zbierz 50, dostajesz kolejny i tak dalej, i tak dalej. To w finansach też powinien być takie cele, że na przykład stawiamy sobie cel. Jak planować cele, to jest temat w ogóle na inny film, ale jeżeli stawiamy sobie cel, że na przykład ktoś chce zarabiać 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, to już jest jakiś cel i on już może do czegoś zmierzać i już jak osiągnie ten cel, to będzie zadowolony, już będzie mógł sobie wtedy postawić kolejny cel. Tak samo jak chodzi o oszczędzanie, jeżeli ktoś na przykład postawi, że chce oszczędzić na przykład, nie wiem, 30 tysięcy złotych i mieć to, powiedzmy, na czarną godzinę, czy oszczędzać na mieszkanie, to również to jest jakiś cel. Jeżeli robimy coś bez celu, to jest tak, jakbyśmy wyszli na miasto i po prostu szli przed siebie. Jeżeli nie wiemy, dokąd idziemy, to nie ma sensu. Siódmy, bardzo ważny punkt, to jest to, że ludzie wydają więcej niż zarabiają. To jest chyba najczęstszy jakby powód, że wiele osób żyje od pierwszego do pierwszego, od wypłaty do wypłaty i właśnie też nie oszczędzają przez to, ale wydają tyle, ile zarobią. I to wiąże się ze wszystkimi, bo jeżeli ktoś mówi, że powiedzmy, on zarabia za mało, żeby mniej wydawać, to nie jest tak. Sorry. W większości przypadków to jest tylko wymówka, bo są osoby, które zarabiają nawet i po 50 tysięcy miesięcznie i też wszystko wydają. I oni mają to samo myślenie, co każdy inny. Bo to nie jest kwestia tego, ile się ma pieniędzy, bo praktycznie nie ma pieniędzy, których się nie da przepierdolić i których się nie da wydać. Wszystko da się wydać. Więc to nie jest kwestia tego, ile się zarabia, tylko to jest kwestia tego, co mamy w głowie. Oczywiście, jeżeli ktoś zarabia więcej, będzie mógł oszczędzić więcej i będzie mógł wydać też więcej. Ale sam fakt, żeby wydawać mniej niż się zarabia, to już jest wychowanie finansowe, a nie kwestia zarobku. Ósmy powód to jakże by inny mógł być, jak szukanie wymówek. I tu się nie mam co więcej nad tym rozwodzić. Po prostu ludzie szukają zawsze wymówek na jakikolwiek temat, żeby po prostu siebie usprawiedliwić. I tak naprawdę zazwyczaj to jest usprawiedliwianie siebie przed sobą, a nie przed innymi. Bo inne osoby albo mają to w dupie, albo jakby czują od razu, że to są wymówki i wiesz, przed czymś się bronimy. I często te wymówki właśnie są tym spowodowane, że niektórzy boją się porażki, ale też niektórzy boją się zwycięstwa. Niektórzy boją się, że co jeżeli mi się uda,
i co będzie potem. I naprawdę są osoby, które będą się martwić tym, że co się stanie, jak więcej zarobią. Bo to się wiąże też z innymi rzeczami, że przecież trzeba też progresować, coś z tym pieniędzmi zrobić. Nie wiem, skarbówka, podatki, cokolwiek. Więc wymówki. Nie. Nie. Mówimy wielkie nie wymówkom. Kolejny, dziewiąty punkt to nie uczenie się nowych rzeczy. Brak nauki, brak progresu. I to wiąże się właśnie też z tym inwestowaniem w siebie. Ale niekoniecznie. Są osoby, które po prostu w końcu znajdą, nie wiem, pracę, którą chcieli, będą zarabiać jakieś tam pieniądze i nie będą mieli motywacji, żeby robić coś więcej, że jakby uznają, że tak jest okej. Powiem tak, jeżeli ktoś jest z tym szczęśliwy, spoko. Jakby ja nie mam z tym problemu żadnego i wtedy nie ma o czym rozmawiać. Ale w większości przypadków tak nie jest. W większości przypadków jest tak, że te same osoby nie chcą robić nic więcej, ale narzekają, że chciałyby coś więcej. I tu też wracam do wymówek, że po prostu, no, nie wiem, nie będą, przecież oni chodzą 10 godzin codziennie do roboty od poniedziałku do piątku i gdzie on znajdzie czas, nie wiem, na naukę chociażby, żeby, bo serial na Netflixie jest ważniejszy. To nauka jest bardzo ważna i ważne jest, żebyśmy się uczyli nie tylko chociażby właśnie z książek i tego, co wspomniałem wcześniej, ale też uczyli się na własnych błędach, kombinowali, myśleli, co zrobić, żeby było lepiej. Samo myślenie i wymyślanie właśnie różnych pomysłów poprawi naszą pozycję, dlatego że nie wiemy, na co wpadniemy. Ja serio miałem mnóstwo głupich pomysłów w głowie, których nigdy nie zrealizowałem, nie zrealizuję, ale pojawiły się w toku właśnie takiej burzy mózgowej samego ze sobą, ale też wpadło kilka dobrych pomysłów, które realizuję, chociażby ten kanał. I dziesiąty punkt to brak dyscypliny i cierpliwości. Jeżeli chcemy do czegoś dojść, to potrzebujemy czasu. I tu dla mnie najlepszym przykładem są chociażby studia. Ktoś decyduje się poświęcić 5 lat, żeby 5 lat się uczyć i po tych 5 latach mieć albo nie mieć pracy, bo to też nie jest gwarantowane. To nie jest tak, że kończymy studia i mamy gwarancję pracy i jeszcze dobrych zarobków. To panie, jakby tak było, to by było ekstra. Tylko to jest oczywiste, że jeżeli by tak było, to w pewnym momencie by przestało tak być, dlatego że więcej byłoby chętnych niż miejsc pracy. I koło się zatacza. Bo no, jakby każdy tak myślał, to nikt by nie otwierał firm, więc nie byłoby gdzie pracować. Także brak cierpliwości i dyscypliny. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, potrzebujemy na to czasu. I to nie jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni, paru miesięcy, tylko to jest kwestia czasami nawet lat. Tylko że właśnie, co mamy do stracenia? Bo czas i tak minie, jeżeli ktoś ma powiedzmy, nie wiem, 20-25 lat, to do 30 on spokojnie sobie znajdzie te 2-3 godziny dziennie, czy nawet godzinę dziennie, żeby coś robić przez te 5 lat. I jeżeli mu się nie uda, trudno, jakby nic nie straci, prócz tego czasu, ale to nie będzie stracony czas, tylko to będzie zainwestowany czas, bo zawsze się coś z tego wyniesie. Nawet jeżeli ktoś by coś robił 5 lat, godzinę dziennie, i nic by z tego nie wyciągnął, w sensie gotówką, to i tak wyciągnie z tego naprawdę dużo. Więc to jest tylko kwestia tego, że właśnie szukamy tych wymówek i nie jesteśmy zdyscyplinowani. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście posłuchać w następnym filmie. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.